Cena jest bardzo dobra, bo dobrej jakości mąkę konopną znajdowałem już za 10-12 zł na internecie, także to jest bardzo dobra cena w porównaniu do tych... Za kilo? Za pół kilo? Za kilogram. A jak to robisz? Bo to w smaku nasiona ja jem to nie za bardzo. No, jest taki delikatny posmak groszku. Są dwie szkoły. Jedni sami mielą nasiona, wytłaczają sobie olej, co jest wiadomo dużo lepsze. Ja kupuję gotową mąkę. Używam tego głównie do smoothie, czyli do szejków. Jeśli chodzi o nasiona, konopia ma kwasy omega 3, omega 6. To się wytnie. Nie, podłożymy obrazek. A to CBD, także wiecie, wszystko jest legalne, rozmawiamy o CBD. 30 wedle tam unijnych norm, prawda? Tak. I jeśli chodzi o te aspekty zdrowotne, czyli mamy tak, kwasy omega 3, omega 6, omega 9, więc jest cały zestaw kwasów omega. Jeśli chodzi o aminokwasy, to białko konopne posiada wszystkie 20 aminokwasów, czyli tych aminokwasów białkowych, budujących tkankę mięśniową. Także jeśli ktoś czynnie uprawia sport, biega, polecam jak najbardziej tą mąkę konopną. Jest świetna właśnie do smoothie, do sałatek, można ją dodać też do sosów różnego rodzaju, do soków też na przykład. Ja robię to w ten sposób, że tłoczę sobie sok. Oczywiście na wyciskarce wolnoobrotowej, wiadomo, zachowajmy jak najwięcej minerałów i składników. I tam na przykład dużą łyżkę taką od zupy sobie tej mąki konopnej mieszam, prawda? Można dodać troszeczkę soli, żeby był taki napój izotoniczny. To tak od... Mąkę konopną mam gotową, czyli zmielone nasiona konopi bądź błonnik. I do wyciskanego soku, czyli robię sobie jakiś tam soczek z jabłka, na przykład z marchewki. I do tego wsypuję łyżeczkę, nie? Tak, także jeśli chodzi o takie aspekty dietetyczne, bezsenność też na przykład. Jeśli chodzi o susz CBD, używam go od niedawna, bo CBD stosuję od około roku. Można z tego suszu zrobić sobie herbatkę, z której później na przykład z tych liści i ziarenek mielimy to, tak jak mówiłem, smoothie, sałatki i tak dalej. Herbatka ma na pewno dobre właściwości przeciwuczuleniowe. Ostatnio byłem z mamą właśnie na wakacjach, słuchajcie, jak to w tym okresie miała uczulenie i mówię, mama, popatrz, tu mam susz CBD, skosztuj sobie tą herbatkę, nie? Mama jak to mama, no już tam wie, że trochę tam się spotykałem z tą rośliną, że tam właśnie różne aspekty zdrowotne i przedstawiałem nieraz. No i spróbowała tę herbatę. Wypiła jeden, drugi dzień i w trzeci dzień już zauważyłem i ona też to samo zauważyła, jak ta opuklizna schodzi z oczu. I żadne, słuchajcie, krople farmaceutyczne, żadne tam tabletki, różne czary mary z apteki nie pomagały od długiego czasu. A zobaczcie, co sprawiła roślina pita dosłownie przez 2 czy przez 3 dni. To jest naprawdę ta moc natury, to czego szukamy, do czego dążymy, a to co zostało nam zabrane przez korporacje, przez rząd. Także bardzo cieszę się, że powoli też wiedza na temat tej rośliny wzrasta, ludzie zaczynają się tym interesować. Też schodzi taki egregor, że właśnie to jest marihuana, straszny narkotyk, nie wiadomo co. Ta łatka właśnie została przyszyta po to, żeby odwrócić uwagę ludzi od rośliny, która naprawdę leczy, która naprawdę pomaga. Także dobrze, dobrze, że świadomość w tym kierunku wzrasta. Co mogę powiedzieć jeszcze ciekawego o tej roślinie? Olej CBD, tak jak już mówiłem, wzmacnia stawy, kości. Stosuję go też na przykład potreningowo. Tak cały czas idę trochę w tą stronę diety i sportu, bo tak naprawdę wśród sportowców to jest też bardzo popularne. Więc jeśli wrócicie sobie na przykład z roweru, z biegania, czy z jakichś tam porannych aktywności, warto sobie taką herbatkę zaparzyć, czy skorzystać z tych kropli. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o aspekt zdrowotny. Może macie jakieś pytania, albo jakieś ciekawe spostrzeżenia, doświadczenia, historie? Słucham? Jaki sport uprawiasz? No sportem to już od dziecka się interesuję. Był badminton, sztuki walki, bieganie, yoga. Także dość intensywnie. Ale masz w tej chwili jakieś regularne treningi, takie, że
4 razy w tygodniu na przykład? Tak, tak. Ćwiczę bardziej tak intuicyjnie, ale tak 4-5 razy w tygodniu staram się ćwiczyć. Czasami po 2 razy dziennie. Rano sobie biegam, wieczorem tam jakaś siłownia czy jakiś inny trening. I też korzystam właśnie z tych kropelek. Po treningu wieczorkiem tą herbatkę piję. Dla mnie odkryciem jest to białko, bo wcześniej używałem młodego jęczmienia. On też ma właśnie duży aminogram, dużo białka, ale jednak ta mąka konopna to jest odkrycie roku. Też bardzo dobre placuszki z niej można zrobić, polecam. Ale czujesz w sobie jakąś różnicę kiedy między jęczmieniem a konopią? Fizycznie? Mógłbym powiedzieć, że są podobne w działaniu. Bo mają właśnie pełny aminogram, mają te białka, witaminy, także no takie superfood. Także polecam śmiało i jedno i drugie. Dobrze. A teraz zaśpiewajmy piosenkę. Dobra, a przez te lata, które używasz tą konopię, już nie mówię o THC, które wpływa źle negatywnie na niektóre aspekty, ale ta zdrowotna ta konopia, czy zauważyłeś jakieś negatywne strony? W sensie masz jakieś, nie wiem, odczucie w sensie takim, że pamięć jakąś masz krótkotrwałą albo... inne jakieś aspekty, takie zdrowotne. Właśnie, nie możesz, na przykład nie zapalisz, nie wypijesz herbatki i nie zaśniesz, tak? Albo, nie wiem, w jakimś dłuższym okresie, na przykład spożywania. Tak w latach szkolnych czy licealnych, to wiadomo, jak w tym wieku, tam zdarzało się trochę imprezować, że tak powiem, z tą rośliną. I wtedy były różne ilości, ale z czasem właśnie przez te lata zacząłem odkrywać konopię na nowo. Zacząłem właśnie się interesować jej historią, zacząłem ją stosować bardziej z uważnością. Nawet mówiłem swojego czasu, że to było takie spotkanie ceremonialne, czyli wiadomo, skupienie się, oddech, medytacja, jakieś tam afirmacje, intencje. Także to dla mnie teraz spotkania z tą rośliną, czy to picie herbaty, czy wypalenie na przykład suszu CBD, to jest właśnie taki moment, w którym mogę odetchnąć, mogę się zatrzymać, mogę znaleźć w sobie ten spokój. Także jeśli chodzi o tą drogę też duchową, ta roślina pokazuje jakiś tor. Nie wiem, jak wiele osób z Was zna konopię, spotykało się z nią przedtem, stosowało i nie stosowało, ale... jeśli chodzi o tą drogę duchową, to jest świetna sprawa, jeśli chodzi o medytację. Chodziłeś w jakiś głęboki detoks owocowy, czy coś? Oczyszczanie organizmu, takie tematy? Robiłem posty takie kilkudniowe, bo normalnie jestem na diecie intermittent fasting. Nie wiem, czy znany jest Wam ten temat. To jest dieta przerywana, post przerywany. Tak, opracował ją doktor Amon Ra, który jest... Tak, jej jeden posiłek, jest rekordzistą, słuchajcie, świata w podnoszeniu ciężarów naturalnym i nie je 20 godzin. Inny lekarz dostał za to Nobla, także tam jest taki motyw, że chore komórki są zjadane przez te zdrowe, z tego jest wytwarzana energia, organizm się rozbudowuje. Także de facto podczas takich właśnie postów mocno się regenerujemy. Tylko to też jest kwestia mentalna, wiadomo. Ja bym polecał zaczynać tam od 12, od 14 godzin i stopniowo sobie to zwiększać. Ale jest surowo, wegańsko? Czy... Różnie. Przez kilka lat jadłem tak stricto wegańsko, też cały czas przy tym ćwicząc. Później dieta wegetariańska, następnie była surowa, soki, sałatki, później się pojawiły posty, także tak trochę każdego... Jakiś czas też właśnie na owocach cisnę, nie? I jak zajerałem, to ja czuję typowo, nie? Przez ten dym, nie? No, jak organizm to zakwasza, nie? Tak, tak. Samo palenie jako palenie tradycyjne nie jest zbyt dobre. Jeśli chodzi też o susz CBD, jeśli pali się klasycznie w bibułce, ta substancja CBD, ona ulega uszkodzeniu. Także jeśli ktoś chciałby korzystać z suszu, paląc go, to polecam wtedy waporyzatory, one tylko tam podgrzewają to delikatnie. No i herbata, bo... No to już jest jakaś tam para mniej tych smolistych substancji, no takie mniejsze zło zawsze. Mniejsze zło. Kropelki są w porządku.
swojego czasu byłem na takim trzydniowym poście, słuchajcie, przez 3 dni tylko piłem tam jakąś herbatę i sok się napiłem. I też stosując te kropelki, czułem, jak wyostrzają się zmysły. Czyli tak naprawdę głodówka, post wpływa tak jakoś na nas, że wyostrza to połączenie mózgu i wątroby. Także też wtedy działamy i myślimy całkowicie inaczej. No i plus roślina. Też ciekawe rozwiązanie. A odnosząc się do tego pytania jeszcze o dietę, właśnie już jedzenie surowe całkowicie inaczej też się komponuje, jeśli chodzi o użycie tej rośliny. Bo co innego jest na przykład pójść i zjeść jakiś czekolad, wiadomo, czegoś przetworzonego, a co innego zjeść sałatkę i wtedy jesteśmy po prostu dalej świeżi. Także, no, tak to wygląda. Ja ogólnie własne doświadczenia mówię. Ale nasiona czy coś, to jest mega. Nie? Nasiona jak najbardziej, olej jak najbardziej i nasiona jak najbardziej. A naleśniczki bardzo ciekawe, można zrobić bez jajka, tylko nie będą takie cienkie, fajne jak te klasyczne, tylko to wyjdzie w coś w rodzaju takiego pancake'a amerykańskiego, takie grubsze. Ciasto jest takie grubsze, ale jest bardzo delikatne. A z tej mąki? Tak, z tej mąki konopnej. I do tego można dać troszkę cynamonu, oleju kokosowego, także ciekawa sprawa. Z jakimś dżemem czy z masłem orzechowym. Dobra. Coś więcej o waporyzatorach testowałeś? Zdarzyło mi się zapalić z tego, ale jakoś nie wgłębiałem się w ten temat. Staram się już też raczej odchodzić od palenia. Głównie bardziej herbatka czy ten olejek, bo jednak dym to, tak jak tu rozmawialiśmy, już nie do końca. Inaczej odczuwa się, słuchajcie, dym, jak się tam jadło niezdrowo, inaczej już jak się pije soki i tak dalej. Też przez dość spory czas, mimo że uprawiałem sport, paliłem papierosy i te kropelki CBD bardzo fajnie mi pozwoliły wyjść z tego nałogu. Czyli za każdym razem, jak chciało mi się sięgnąć po papierosa, używałem sobie jednej kropelki i nie wiem, na ile to był efekt placebo, ale też pewnie w jakimś tam stopniu to działało tak kojąco, uspokajająco, także no, działa. Jest bardzo dużo fajnych zastosowań tej rośliny, także cieszę się, że globalna świadomość podnosi się troszeczkę w tym temacie. Dobra, dziękuję wszystkim za miłe spotkanie, za rozmowę i życzę Wam wszystkiego dobrego i pozytywnego wieczoru.